TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Tak nie, ja byłem zadowolony, że jestem był nominowany. I szkoda, no kto się mógł znać, że lipa będzie Mario wygrać, ale nie ma problemów. Jestem zadowolony i tak z nominacji. Jestem zadowolony, że jestem tutaj w Polsce i jak byłem w ruchu Chorzów, myślę, że za ten półtora roka tam była dobra praca i mam nadzieję, że i następny klub będzie dobrze bronić. Nie jest ci żal odchodzić z Chorzowa, bo masz tutaj pewne miejsce? Czy miałeś pewne miejsce przez te półtora roku? Długo się zastanawiałeś nad tym, żeby odejść? Tak, oczywiście, zastanawiałem się na tym długo, ale tak się zdecydowałem, że trzeba sprawić następny krok i tak się zdecydowałem. No, myślę, że ruch będzie mocniejszy i bez mnie. Miałem jakieś propozycje z innych krajów, nie z Polski, ale nie było to nic takie na pewno. Lech się ozwał i było to tak szybko, wszystko szybko i powiedzieli, że chcesz lub nie, tak się zdecydowałem i tak było. Chcę walczyć o wyższe cele i myślę, że Lech, z Lechem się to uda i będzie lepiej. Oczywiście są tam inne pieniądze, ale to nie było jak na pierwszym miejscu. To było na pierwszym miejscu było to, aby dostałem się do większego klubu i broniłem. Mam nadzieję, że będziemy bronić i będziemy walczyć o takie cele, jak jest Mistrz Polski i Puchar Europejski. A jeśli chodzi o sam transfer, nie żałujesz, że to zostało ogłoszone na dwie kolejki przed końcem, a nie po sezonie, bo jednak troszkę wywołało to, powiedzmy, małe zamieszanie w Chorzowie, bo jak widać też straciłeś miejsce w 18 na te dwa ostatnie mecze. Nie miałeś okazji jakby się zaprezentować po raz ostatni. No tak, ja to tak chciałem, a wszystko by było po sezonie. No, nie udało mi się, Lech chciał szybko i od razu. A ja musiałem się zdecydować i zdecydowałem tak, że innej możliwości nie miałem. Jak będziesz wspominał ruch, przygodę z niebieskimi? Na pewno bardzo fajnie. Takich kibiców jeszcze nie miałem, w takim klubie nie byłem, jak byli kibice z ruchu i byłem w większym klubie, jak jest ruch, ale na Słowacji, ale takich kibiców nie miałem. A zawsze kiedy przyjdę do Chorzowa, będę się cieszył. Mhm. Co chciałbyś na koniec powiedzieć kibicom niebieskich? Mam nadzieję, że nie będą na mnie gwizdać, kiedy przyjdę do Chorzowa.